tym nagraniu przejdziemy do reakcji, jakim mogą ulegać alkeny. Zaczniemy od reakcji uwodornienia. Aby uwodornić alken, czyli przyłączyć do cząsteczki atom wodoru, potrzebujemy oczywiście cząsteczkę wodoru, ale także potrzebujemy katalizator. O katalizatorach wspominałam Ci w nagraniach z zakresu chemii nieorganicznej. Dla przypomnienia, katalizator jest to taka substancja chemiczna, która dodana do układu powoduje obniżenie energii aktywacji reakcji, w wyniku czego dochodzi do wzrostu szybkości reakcji chemicznej. Dla reakcji uwodornienia katalizatorem jest na przykład platyna, nikiel lub pallad. W trakcie przyłączenia cząsteczki wodoru, jeden atom wodoru przyłącza się do jednego atomu węgla przy wiązaniu podwójnym, a drugi atom wodoru do drugiego atomu węgla. Aby doszło do przyłączenia, albo inaczej addycji cząsteczki wodoru, najpierw musi dojść do pęknięcia wiązania podwójnego. Ciekawe jest to, że atomy wodoru zawsze przyłączają się po tej samej stronie. Wiesz, czemu tak się dzieje? Katalizator do reakcji uwodornienia jest dobierany tak, aby adsorbował wodór. Jeśli masz katalizator, na przykład platynę, to jest to metal. Do tego metalu przyłączają się cząsteczki wodoru. Są one adsorbowane na powierzchni metalu. Więc jeśli do układu dostarczysz wodór w formie gazowej, to adsorbuje się on na powierzchni katalizatora, a następnie do powierzchni katalizatora zbliża się alken, który z powodu wiązania podwójnego jest płaski. Zawsze ta część alkenu, która zawiera wiązanie podwójne, jest płaska. W trakcie przyłączenia cząsteczki wodoru dochodzi do sytuacji, w której jedna płaska cząsteczka zbliża się do kolejnej płaskiej struktury. A w takim przypadku atomy wodoru mogą przyłączyć się jedynie po tej samej stronie. Aby narysować schemat cząsteczki, tak aby podpowiadał nam on, jak ona jest ułożona w przestrzeni, możemy użyć schematu, w którym klin oznacza, że dana część wystaje w naszym kierunku. Jest przed płaszczyzną wcześniej występującego w alkenie wiązania podwójnego. A takie przerywane kreski oznaczają, że dana część cząsteczki jest za płaszczyzną. Natomiast linie mówią, że coś leży na płaszczyźnie wcześniejszego wiązania podwójnego. Jeśli wodory zaznaczymy, że są na płaszczyźnie wiązania, to okazuje się, że pozostałe elementy przy węglach, które uprzednio były połączone wiązaniem podwójnym, teraz znajdują się przed i za płaszczyzną wiązania. W trakcie reakcji uwodornienia doszło do zmiany hybrydyzacji z sp2 na hybrydyzację sp3. Cząsteczka nie ma już kształtu płaskiego, teraz ma budowę tetraedryczną. W trakcie reakcji uwodornienia alkeny przechodzą w alkany o tej samej liczbie atomów węgla w cząsteczce. W trakcie reakcji uwodornienia nie tylko zmienia się typ hybrydyzacji tych dwóch atomów węgla, zmienia się również ich stopień utlenienia. Przypomnę, że stopień utlenienia mówi o tym, ile elektronów przyjąłby lub oddał dany atom, gdyby utworzone wiązania miały charakter czysto jonowy. W etenie ten atom węgla połączony jest z dwoma atomami wodoru. Węgiel ma większą wartość elektrojemności. Dlatego gdyby to wiązanie było jonowe, to każdy atom wodoru oddałby elektron atomowi węgla. Przez to uzyskałby on minus drugi stopień utlenienia. Atom węgla jest jeszcze połączony z drugim atomem węgla o takiej samej elektrojemności, więc to połączenie nie wpływa na stopień utlenienia. W etenie oba atomy węgla mają minus drugi stopień utlenienia. Po reakcji uwodornienia w etanie każdy atom węgla połączony już jest z trzema atomami wodoru, przez co oba atomy węgla mają już tu minus trzeci stopień utlenienia. W trakcie reakcji uwodornienia dochodzi do redukcji atomów węgla w cząsteczce węglowodoru. Wodór w tej reakcji pełni funkcję reduktora, a węglowodór jest utleniaczem. W cząsteczce wodoru każdy atom wodoru ma zerowy stopień utlenienia, a po addycji do cząsteczki węglowodoru stopień utlenienia tych atomów wodoru zmienia się na pierwszy. Przeanalizujmy reakcję uwodornienia innej cząsteczki z wiązaniem podwójnym. Mamy tu związek cykliczny, w którym do węgli przy wiązaniu podwójnym przyłączone są grupy węglowodorowe. W najprostszym przypadku, i prawdopodobnie tak będziesz to najczęściej analizować, wystarczy zapisać, że w reakcji uwodornienia pęka wiązanie podwójne i do każdego z tych dwóch atomów węgla przyłącza się jeden atom wodoru. Jednak można tutaj jeszcze rozważyć stereochemię tej reakcji.
Przed reakcją ta część cząsteczki przy wiązaniu podwójnym jest płaska. Po reakcji addycji wodoru dochodzi do sytuacji, w której każdy z tych atomów węgla otoczony jest czterema różnymi podstawnikami. W takiej sytuacji mówimy, że oba te atomy po reakcji stały się centrum stereogenicznym, centrum chiralności. Ponieważ są one związane z podstawnikami rozmieszczonymi w przestrzeni w taki sposób, że nie nakładają się one na swoje odbicie lustrzane. Cykloalken reaguje z cząsteczką wodoru zaadsorbowaną na platynie. W produkcie cykloalkanie powstały dwa nowe centra chiralności i w takiej sytuacji możemy uzyskać dwa różne produkty. W jednym z nich atomy wodoru znajdują się przed płaszczyzną, a w drugim za płaszczyzną wiązania. Przestrzennie rozrysowałam tutaj jedynie część przy centrach chiralności. Te dwa produkty reakcji uwodornienia są swoimi enantiomerami, czyli cząsteczkami, które nie nałożą się na siebie. Są one swoimi odbiciami lustrzanymi, podobnie jak twoja prawa i lewa ręka.